Next Fest, jestem z frontmanem zespołu Poluzjanci, Kuba Badach. Mam parę pytań. Cześć, tu Niemoc, coś tam. Pozdrawiamy, Next Festivaliczów. Siemano, z tej strony Bango Palencji. Siemano, z tej strony Lordofon, czyli Michał i Maciej. Cześć, z tej strony Rosalie. Jakoś tak się da. Powiedz, Kuba, jak to jest, Poluzjanci wśród debiutantów dzisiaj tutaj na Nexcie, jak się z tym czujesz na tak dużym w ogóle festiwalu, z tak dużą rozpiętością w ogóle zespołu? Wspaniali debiutanci, przed chwilą przed nami występował jako support Łona, cudowny debiut. Nie no, ja się raczej czuję, że w drużynie mistrzów gramy tutaj i jest NBA All-Stars. Jest jakaś świeżość w zespole, której się nie spodziewałem po dziadkach po 50. A niektórzy już z nas mają po 50. Czy pojawią się też przedpremierowe żarty? Bo słyszałem, że jesteś znany z żartów na scenie też, z takiego... Nie przygotowuję tego, po prostu mówię te rzeczy, które mi przychodzą w danej chwili do głowy, więc... Jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, to nie omieszkam zastosować tego przed publicznością i sprawdzić, czy jak bardzo się myliłem, gdy wydawało mi się, że to może być śmieszne. Widziałem line-up, niektórych debiutantów znam bardzo dobrze, Piotruś Odoszewski na przykład, który był naszym odkryciem Fundacji Norblina, więc to wspaniałe nazwiska, niektórych w ogóle nie znam, więc już przyznam się, że przytuliłem sobie do mojego plecaka całą rozpiskę i cały katalog festiwalowy i będę sobie w najbliższych dniach słuchał rzeczy. Słuchajcie, dycha, tak? Stuknęła dycha. I co się przez te 10 lat działo? Wszystko i nic. Wydaliśmy dużo, dużo różnego materiału. Graliśmy na większości festiwali w Polsce i też parę razy za granicą. No i teraz świętujemy z tej okazji koncertem na Nexcie, który jest takim trochę domknięciem tego dziesięciolecia i gramy materiał nowy, jeszcze nie opublikowany, przeplatany takim przekrojowym, więc pełna niemoc nas czeka. Czyli gracie trochę nowego, trochę starego tak naprawdę, a no skoro zrobiliście takie czystki, bo widziałam, że też na Instagramie chyba z okazji dziesięciolecia poszły czystki, to czy zupełnie odcinacie się muzycznie od tego, co było i zaczynacie totalnie nową drogę? Czy jak teraz w ogóle będą wasze etapy wyglądały? Na pewno słychać, że dalej to jest ten sam zespół, ale ta formuła jest totalnie odświeżona i sami się nie możemy doczekać, jak to wyjdzie, bo to będzie nasz pierwszy koncert w takiej wersji. No i też liczymy, że nie będzie tak, że jest pełne odcięcie, bo mamy w tym materiale, który teraz gramy, sporo też starych rzeczy, więc chcemy, żeby to było jednak świętowanie dziesięciolecia również, ale no wiadomo, trzeba iść do przodu, nowe ery i te sprawy, więc taką chcemy zacząć. Ja tylko sprostuję, że czystka dotyczyła schowania starych postów, a nie usunięcia followersów. Nie bójcie się, kto nas obserwował, dalej nas obserwuje. Okej. Jakbyście mieli znaleźć wśród tych 10 lat moment, który najbardziej wam zapadł w pamięć, to jaki moment to był? Ale żeś teraz zadała. Trudno powiedzieć. No, zagraliśmy dużo fajnych koncertów na wielkich scenach, więc grać swoją muzę przed, wiesz, paroma tysiącami ludzi, to myślę, że to są fajne momenty. A na przykład jak Antek nas dołączył, Ekranizator, też było miło. Dużo było fajnych chwil. No, jak zaczęliśmy tutaj w ogóle przygodę, no to jednym z pierwszych takich większych naszych koncertów to był właśnie Spring Break w Poznaniu, więc to jest też klamra spora, że tutaj jesteśmy znowu po tych 10 latach. Także to na pewno zapadło w pamięć pod takim względem, że to był początek drogi wtedy, w tym 16 czy 15 roku. Więc tak, byliśmy na 3 Spring Breakach i teraz jesteśmy na Nexcie, więc radość. Wiedziałam, że mieliście bardzo profesjonalną sesję zdjęciową. Jak się czuliście jako modele? Źle, gdyż nie odnajdujemy się w tej sytuacji, ale myślę, że i tak jak na nas wyszło cudownie. Wycisnęliśmy z tej sytuacji wszystko, co się dało wycisnąć, z naszym taką trochę niezręczną postawą często. Także teraz mamy na tyle zdjęć, że możemy ich używać przez następne 10 lat. Jesteście wszyscy super młodzi, macie około 18-20 lat pewnie. Jak to jest grać już przed tak dużą publicznością w tak młodym mimo wszystko wieku? Jest to na pewno super przeżycie i... No tak jak się zaczynało od zajawki, to tak naprawdę cały czas ta zajawka w sumie w nas wszystkich jest i to jest dla nas wielka przyjemność i ekscytacja. Używamy energii siły lwa i tutaj ona spoczywa tak naprawdę w moim bracie Hype Manie, który tą energię przekazuje każdemu z nas i jest to największa energia i wydaje mi się, że każdy koncert jest naprawdę bardzo mocny. Okej, a co jest w takim razie dalej w planach? Macie jakieś duże rzeczy przed sobą teraz? Każdy plan jest duży dla mnie i może nie będę zdradzał,
ale szykują się naprawdę fajne, fajne ruchy muzyczne, dużo nowości i po prostu stay tuned. Panowie, moje pierwsze pytanie jest takie. Jesteśmy na showcase'ie. Czy wy nadal, mimo gdzieś wzrostu popularności, jeździcie na showcase'y jako słuchacze i czy na przykład na Nexcie zamierzacie się wybrać na jakiś koncert? Jeszcze nie mieliśmy okazji być na showcase'owych festiwalach czysto ze strony słuchacza. Do tej pory graliśmy, ale no myślę, że to jest świetna zabawa. Można sporo fajnych koncertów zobaczyć, których nigdy by się nie zobaczyło na większych scenach albo większych festiwalach. Fajne rzeczy można odkopać pewnie. Wy dosyć dużo, wydaje mi się, poszukujecie muzycznie i jednak to nie jest taki jeden bardzo konkretny styl. I moje pytanie jest takie, czy no wydaliście teraz płytę, czy jakby ta eksploracja gdzieś postępuje, czy szukacie dalej w jakichś kolejnych rzeczach i co to jest, jeżeli możecie zdradzić, jakie to są elementy, jakie to są gatunki? Zdecydowanie będziemy eksplorować dalej. To jest zabawa dla nas i kurczę, ostatnio zrobiliśmy na przykład kawałek z elementami breakowymi lub drum and bassowymi, nie wiem jak to kategoryzować. No i w ogóle jakby jest dużo jeszcze pola do eksploracji na pewno. I myślę, że trochę istotą Lordofonu jest to, że cały czas próbujemy szukać i czymś zaskakiwać. Myślę, że jakbyśmy przestali zaskakiwać, to mógłby się Lordofon, można by było nazwać, że się Lordofon skończył, więc staramy się. Zobaczymy, czy dowiedziemy. Ja nie, jestem słaby w władaniu mikrofonem. Spoko, żaden problem. Czy macie jakieś wspomnienie z Poznania, z tego miasta konkretnie? Nie musi być muzyczne, koncertowe, może być obojętne. Ja z takich niemuzycznych rzeczy to kiedyś mam rodzinę w Poznaniu i przyjechałem do Poznania i zabrali mnie na Maltę i tam jest taki tor saneczkowy. Jak byłem mały, to nim zjechałem i do dzisiaj pamiętam to jako fajną przygodę. Nie wiem, czy to dalej istnieje i no, funkcjonuje. No może musimy odwiedzić to, ten jutro. Jutro na słoneczki idziemy. Tak. Ja mam takie wspomnienie pośrednie, bo bardzo lubimy obaj zespół Muchy, który jest z Poznania i w ich piosenkach ten Poznań często się pojawia i gdzieś w latach licealnych, kurczę, no, jadąc samochodem z tatą, z płytą w odtwarzaczu czułem się, jakbym był w Poznaniu, więc lubię to miasto bardzo, mimo że jestem tutaj trzeci raz w życiu. Chciałam cię zapytać, jakie masz podejście? Wolisz te wielkie koncerty, średnie koncerty, czy takie mniejsze i kameralne? Wiesz co, że każdy ma swój urok. Mniejsze są bardziej intymne i wydaje mi się, że odbiorca bardzo dobrze reaguje na nie, bo mam wrażenie, że czuje się po prostu bliżej. A z drugiej strony, jak jest jednak takie gigantyczne nagłośnienie, to ten materiał dostaje to miejsce i to, na co zasługuje tak naprawdę. Także myślę, że to zależy. Wykonanie Żałuję, że cię znałam, Eweliny Flint. Powiedz mi, czujesz, że ta piosenka to jest trochę coś, na czym się wychowałaś? Myślę, że trochę milenialsi gdzieś tam się wychowywali, albo ta piosenka gdzieś nam towarzyszyła w radiu i do dzisiaj w sumie leci, bo z tego powodu w ogóle wzięłam ją na warsztat, że słyszałam ją w radiu i widziałam, jak ludzie reagują na nią w sklepie i jak ja na nią zareagowałam, przez co stwierdziłam, okej, może trzeba ją odkurzyć, może trzeba dać jej nowe życie i jakiś nowy w ogóle wymiar. No i z tego względu też wybrałyśmy Drum and Bass z Chloe. Co nowego odkryłaś w tej piosence, jak już podeszłaś do jej interpretacji, czego może nie słyszałaś wcześniej? Wydaje mi się, że wcześniej miałam wrażenie, że jest ona znacznie smutniejsza i jakaś taka dramatyczna. A jak gdzieś nadaliśmy jej właśnie nowego brzmienia, to mam wrażenie, że ona nagle jest jakimś takim okazaniem siły kobiecej, że nie boi się powiedzieć, że właśnie żałuje i że musi to z siebie wyrzucić. Myślę, że to chyba właśnie coś takiego gdzieś tam mi towarzyszyło, jak ją na nowo robiłyśmy z Chloe. Chloe. Jakie jeszcze piosenki właśnie z tych czasów, z tego typu, czyli takie, które kiedyś może uznawałyśmy za cringe'owe, że w ogóle ich słuchamy, a teraz jednak jest ten sentyment, ta nostalgia, to jakie jeszcze pamiętasz z tamtych czasów, których się słuchało? To jest dobre pytanie, ale wiesz co, że teraz tak chyba z kapelusza ci nie wyciągnę, bo ja po koncercie to już w ogóle mam wrażenie, że mój mózg bardzo źle pracuje, ale na pewno na letnich brzmieniach
czyli babskim Babie Lato, usłyszycie właśnie utwory, które gdzieś przywoływały, bym powiedziała, taki cringe lekki. Nawet, jak teraz to słyszysz. Znaczy, no nie chcę mówić, że żałuję, przywołuję cringe, żeby nie było. Ale chcemy im właśnie nadać jakiejś nowej wersji takiej i to będą hiciory z lat 80-tych, 90-tych. Więc musimy zrobić sobie najpierw taką playlistę z dziewczynami już w samochodzie jadąc, tak naprawdę nagrywać nasz singiel, który niedługo wyjdzie. Właśnie robiłyśmy taki przegląd i no nie wiem teraz, nie, mam nadzieję, że nie będziesz miała mi za złe. Nie będę miała, bo ja bym chciała rzucić, ja bym bardzo chciała w twoim wykonaniu usłyszeć i choćbyś upadł na kolana, to chyba była To na pewno było na naszej playliście, więc jest to możliwe. To była albo Kasia Cerekwicka, albo Gosia Andrzejewicz, bo one mi się... Na kolana i choćbyś błagał. Chyba błagał, nie pamiętam, no. Tak. To już nie działa na mnie, żegnaj, twoja strata. Ja ten tekst cały czas mam gdzieś w głowie faktycznie. A co do Babiego Lata, jak się pracuje z takimi petardami, bo wszystkie w trzy jesteście po prostu kobiety rakiety, Margaret, Brodka i ty. Jak ta energia wasza się tam w ogóle przeplata? Początkowo było wąchanie. Trzeba było poznać swoje charaktery. Z Monią już się dłużej znam. Z Megi razem też już coś robiłyśmy. Myślę, że Przemas 88 był takim naszym łącznikiem, bo każda z nas już z nim jakiś numer nagrała, przez co ta atmosfera bardzo szybko przeszła na taką, bym powiedziała, bliską i gdzieś zrzuciłyśmy też jakieś takie ciśnienie, mam wrażenie, które na początku zawsze gdzieś towarzyszy. Jeżeli... Jakoś tak się...